pełni osoby życia konsekrowanego. Droga rodzina zmarłego księdza Gerarda, umiłowani bracia i siostry. 3 listopada tego roku podczas mojej wizytacji kanonicznej w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Dobromilu ksiądz Gerard pokazał mi kopertę z napisem Testament księdza Gerarda, na której w mojej obecności dopisał zdanie. Proszę pochować mnie na cmentarzu w Pościskach. Tę wolę potwierdziłem swoim podpisem. Wydawało się wówczas nam wszystkim, że spełnienie tej prośby to jakiś daleki czas i że atrament na kopercie zdąży wyblaknąć. Od tamtego wydarzenia upłynęło zaledwie 25 dni i oto przychodzi nam spełnić prośbę księdza Gerarda, co czynimy w duchu wdzięczności za jego życie, prosząc Boga, aby przyjął go do społeczności zbawionych. Przynagla nas do tego obietnica, którą Bóg przekazał w tej świątyni parafialnej w dniu Chrztu Świętego i z którą on żył i dla której spełnienia poświęcił całe swoje życie, zakończone uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla ludzkiego losu, Króla naszego wczoraj, dzisiaj i jutro. Spoglądając na trumnę, uświadamiamy sobie, że dla zmarłego kapłana dopełnił się czas wczoraj i dzisiaj. Jego księga życia, która otwarła się 12 października 1950 roku, została zapisana do ostatniego wolnego miejsca i dzisiaj jest już zamknięta w czasie i stanowi historię 69 lat, z których od 5 czerwca 1988 roku to lata posługi kapłańskiej. Najpierw jako wikariusza w katedrze w Lwowie, następnie przez 26 lat jako proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Matki Boskiej Rudeckiej w Rudkach i przez ostatnie 4 lata jako proboszcza w Dobromilu. W tym czasie pełnił również posługę dziekana samborskiego i ojca duchownego w dekanacie rudeckim, a w dowód wdzięczności za ofiarną posługę duszpasterską otrzymał godność kanonika gremialnego kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie. Jako młody kapłan zaledwie rok po święceniach został proboszczem w Rudkach. Dobrze wiemy, że był to bardzo trudny obowiązek, gdyż trzeba było zaczynać od uprzątania kościoła, którym po wojnie władze sowieckie urządziły magazyn, profanując tę świątynię wraz z grobową kryptą rodziny Fredry. Trzeba było gromadzić rozproszoną wspólnotę parafialną i angażować nie tylko do życia religijnego, ale i do remontu. Trzeba było szukać funduszy i dobrodziejów, nawiązywać kontakty z dawnymi parafianami wysiedlonymi do Polski, szukając i u nich wsparcia. Młodemu, pełnemu energii kapłanowi udawało się zjednoczyć wokół siebie wielu ludzi dobrej woli i zaangażować ich w budowę Kościoła. Za jego staraniem w grudniu 1995 roku powróciła do świątyni wierna kopia cudownego obrazu, który od wieków odbierał cześć i przy którym ludzie zyskiwali łaski
i doświadczali wiele cudów. Czas jego posługi w Ludkach to również zorganizowanie uroczystości koronacyjnych, jakie miały miejsce 2 lipca 1996 roku oraz podniesienie świątyni do rangi sanktuarium w 2003 roku. To on pochylił się nad sprofanowanymi i doczesnymi szczątkami rodziny Fredrów, wśród których znajdował się pisarz Aleksander Fredro i zaangażował wiele polskich środowisk w uporządkowanie krypty i powtórny pochówek. Jemu również parafia w Ludkach zawdzięcza nową plebanię, którą możemy nazwać ostatnim darem przed przejściem na probostwo w Dobromilu. Duszpasterska posługa księdza Gerarda wykraczała także poza Ludki. Niech mi będzie wolno tylko wspomnieć starania o budowę nowego kościoła w Łanowicach oraz budowę i remont kościołów w Susłowie i Pohorce. Myślę, że nie byłoby tych wydarzeń, gdyby nie było wiary jego rodziców, którzy nie patrząc na prześladowania wiary, zaszczepili w swoich dzieciach wiarę i odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. To rodzeństwo tak liczne towarzyszyło jemu w jego posłudze kapłańskiej, a w sposób szczególny siostra Elżbieta. Nie byłoby powołania kapłańskiego, gdyby nie było heroicznej postawy kapłanów pracujących w mościskach i gdyby nie było zaufania słowom Jezusa, który powiedział: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. To właśnie tym słowom uwierzył młody Gerard Liryk, który wiele lat starał się o pozwolenie wstąpienia do seminarium duchowego w Rydze. Cierpliwie i wytrwale prosił, nie tracąc nadziei na spełnienie swego pragnienia bycia kapłanem. Jego wytrwałość została nagrodzona i pobłogosławiona przez Jezusa, najwyższego kapłana, któremu wiernie i ofiarnie służył przez 31 lat swej kapłańskiej posługi. Umiłowani bracia i siostry, święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian napisał: czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. W tych słowach odnajdujemy jutro księdza Gerarda, jakim jest wkroczenie w nowe życie. Bo jak słyszeliśmy w liturgii pogrzebowej i wierzymy, życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Takie przekonanie nosił w sobie nasz współbrat w kapłaństwie, czego dowód dał w swoim testamencie, gdy 12 października 2006 roku napisał: raz jeszcze polecam się miłosierdziu Bożemu, modlitwą kapłanów i wiernych o duszę moją. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich o darowanie mi uraz i krzywd, jeśli takie były, jeśli ktoś przeze mnie został obrażony. Wszystkich przepraszam. Wszystkim wszystko wybaczam. Nic z tego nie pamiętam. Za wszystko gorąco od serca dziękuję. Ksiądz Gerard Liryk, pokorny sługa Chrystusa, Kościoła i Ludu Bożego. Matko Miłosierdzia, Królowo Rudecka, przyczyń się za mną
do Syna swego. Księże Geraldzie, dziękujemy za te słowa i nad Twoją trumną obiecujemy modlitwę. A jeśli w czymś zawiniliśmy, z wdzięcznością przyjmujemy Twoje przebaczenie. Powierzamy Twoje doczesne szczątki ziemi, na której się urodziłeś i wychowałeś, wierząc, że pośród swoich najbliższych doczekasz chwalebnego zmartwychwstania. Bo jak pisał święty Paweł Apostoł, otóż jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad